Dziś śledzik, ostatni dzień zabaw. Kiedyś na Kaszubach hucznie obchodzono ten ostatni dzień karnawału. Nie inaczej jest dzisiaj, jednak zmieniły się zwyczaje. Na jakie? To sprawdzał nasz reporter Piotr Szyca. Zapusty, czyli okres od Tłustego Czwartku do Środy Popielcowej. Dziś świętujemy po raz ostatni. Dzień ten nie bez powodu nazywany jest śledzikiem. Czy jednak w przysłowiowego śledzika rzeczywiście zwiększony jest popyt na śledzia? W poprzednich latach oczywiście było to bardziej widoczne, że jest ten śledzik i ludzie coraz to częściej przychodzili i kupowali tego śledzia. W dzisiejszych czasach nie, to już odbiega od tamtych lat. Ci, którzy na śledzia się zdecydują, mają w czym wybierać. Sałatki śledziowe, tamte dwie z tyłu i tutaj też śledź korzenny, śledź jako rolmopsik, koreczki kaszubskie, śledzie krajanki śledziowe, tutaj też mamy rolmopsy, filety salone, marynowane. Nie inaczej bywało niegdyś na Kaszubach. W ostatki jeździło się do znajomych na mniejsze lub większe, suto zakrapiane imprezy. Co jechało, cały rodzen, Sonio ma co jechało i to wiadomo, i tak długo jedle u tego gbura, aż wszystko wejedle. I to jechale z tym gburem do drugiego gbura. I u drugiego wejedle to jechale do trzeciego gbura. Nie, i tak są odwiedziwele. Dziś tradycja już zanika, ale jeden nieodłączny element zapustów pozostał. Pączki w każdej ilości. Jak oni tak przejechali do gospody, z kwestią ani szli do karczmy, tych kwebi te dostały bunę kawa, a chłopi kwerne sa są chlapnele. I ty goba, łeb czernele jechale. Panie starają się kontynuować stare tradycje do dziś, gdyż, jak twierdzą, pamięć o nich nie może zaginąć. Kiedyś były taci zwyczaje, że nie było wolno, no wolno, nie było, nie robiele ludzie igłu, nie szele, nożyczkoma, nic z tym. Tylko sedzele i skubele pióra. Skubele je przez świecę, no bo nie było światła. No i my też mamy taką ładną świecę i też będziemy przenieść skubele. Karnawałowe szaleństwo kończy się o północy. Po pączkach, chrustach i racuchach przyjdzie czas na krepę, bylwę i śledzie.